14 grudnia i zaczynamy 14 vlogmaska. O, jak ci siadło ładnie. Oglądane moje vlogmasy. 14 grudnia i pora na 14 okienko. Zobaczymy, co dziś się kryje w naszym kalendarzu adwentowym. Jak to zwykle mówiąc. I mamy znowu jakąś miniaturkę lekierów. Zobaczymy, może to zielony. Dalej na niego liczę. Zgadujemy, no niech będzie niebieski. Aha, okej. Okay. Czyżby znowu lakier. Kurczę, masakra. Okej, okay, nagle wprowadziłam wiedzę. Jest to lakier tak zwana baza, czyli taki przedlakierowy, czyli jakby najpierw go nakładamy i później nakładamy lakier. A ten, który był kiedyś, bo myślicie sobie, że znowu są. Nie, to jest właśnie przed, a to jest po. Czyli to nakładamy przed, później malujemy, a znowu nakładamy po. Więc dzisiaj mamy przed. Śmiesznie, znamy takie dwa słodziaki. Nigdy nie nakładałam niczego przed, więc zastanawiam się, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że przez to będzie działać lepiej. Zobaczymy, ale dzisiaj mamy takie coś. No nic ciekawego, po prostu taki przezroczysty, więc do pokazania w sumie za dużo nie ma. Dobra, dzisiejszy luczek. Dzisiaj mamy taki jakby sweterek, chociaż to nie jest zakon do sweterek cieplutki, ponieważ jest on dosyć krótki. I dlatego mam takie z długim stanem kaczorki Donaldki. Z Calcedonii i ta sweterek z Only. Taki dzisiejszy look. Dzisiaj znowu coś takiego z gierki na vlogmaska. I dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Simsach. Jesteśmy tam, gdzie się tworzy postacie. I dzisiaj postaramy się zrobić mnie. Tak dokładnie. Postaram się odwzorować moją postać, jakby mnie. I zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Po prostu tak stwierdziłam, że takie wyzwanie dla siebie zrobię. I po prostu wy będziecie mieć do oceny, po prostu jak bardzo mi wyszło. Tak. I stwierdziłam, że muszę sobie jakieś zdjęcie z siebie zobaczyć, jak ja wyglądam. No dobra. Mam tutaj twarzyczkę. Może zaczniemy od koloru skóry. Skóra. No ja jestem taka... No taka, nie wiem, nie ciemna jestem, ale też taka niejasna jestem. No coś, może powiedzmy, że w tym stylu. Niech tak będzie. I tak. Ja mam pieprzyk. Nie wiem, czy tutaj można właśnie tak, jak ja mam. Czyli po prostu, jak widzicie, ja mam pieprzyk w tym miejscu. Tutaj mamy tylko tak. I na tej jest tylko... Zrobić chyba nie da. Więc po prostu zrobimy po prostu troszeczkę inaczej niż ja. Po prostu zrobimy jakby tu i tu. To jest wszystko na simsowe wymagania. Bo z tego co wiem, to tutaj nic nie ma. Ząbki, no ząbki to mam. No ząbkowe. Może aż takich równych nie mam, ale też nie mam aż takich krzywych. Więc sobie zrobimy po prostu zwykłe ząbki. I mamy coś takiego. Dobra, tak zrobimy, ja piegów nie mam, więc tak, mam troszeczkę podkrążone oczy zazwyczaj, ale czegoś takiego też tu nie ma. Jeśli się śmiecham, to mi się robią takie rzeczy, ale nie wiem, czy to można tak, czy aż tak to u mnie widać, nie wiem. No, chyba jak tak normalnie jestem, to nie. To możemy takie delikatne dać, Wydaje mi się, że widzę, jak ja się śmiecham. To mi się takie jakby krechy tu robią. Dobra, więc powiedzmy, że damy sobie to. Tutaj co to jest? Co to jest? Zrozumiemy sobie to i damy sobie tylko to. No to ja mam coś takiego. Chociaż nie, chyba lepiej już były to. Dobra. Aha, wszystko sobie znikło. Okej. Dobra. No i mamy coś takiego. Brwi. Brwi to ja mam coś w tym stylu. Ale bardziej takie nieogarnięte mam te brwi. Nie, takich to nie mam. Takich to nie mam. Coś takiego. Aż takich grubych też nie mam.
Czy mam takie brwi? Czy ja mam takie brwi? Oto jest pytanie. No, raczej nie mam aż takich grubych brwi. Ja mam bardzo coś takiego. Albo coś takiego? A może coś takiego? Nie. A może w ogóle zróbmy nie bez brwi. Ogólnie sobie brwi będzie mi łatwiej odzorować. To jest plan. Aż takich cienkich też nie mam. Czy się chyba bardziej zbliżamy do tego, co mam, tak mi się wydaje. O, ja mam coś takiego chyba, chociaż nie mam aż tak bardzo. Nie mam aż tak bardzo w dół chyba. Taki bardziej mam kąt taki. O! Tak mi się wydaje, że to jest chyba najbardziej podobne. Widzicie, jakby ja mam tutaj troszeczkę tak delikatnie, powiedzmy, że te są według mnie najbardziej. Bo one nie są takie równe, wiecie, ja mam też takie jakieś tam krzaki trochę z tych brwi. O, bardziej coś takiego może. Za grube. Te są bardziej cieńsze. Nie masz takich grubych brwi. Dobra, powiedzmy, że te najwyżej coś zmienimy. Mamy brwi. Teraz oczęta. To z oczętami to w ogóle o, mam jakiś makijaż. To będzie dosyć duży problem. Ponieważ moje oczka są takie, no, dosyć blisko siebie, bym powiedziała. W sensie dosyć mam blisko i raczej nie coś takiego, tylko bardziej coś takiego. Wiecie, robienie siebie jest dosyć trudne. Robienie siebie jest dosyć trudne, tak bym powiedziała. Zaraz to będzie. Aha, ja też mam właśnie opadniętą brew, tak jakby. Że musi to być widoczne. Mam nadzieję, że coś takiego znajdę. O, coś takiego, tylko że tu to wygląda. Przecież ja coś takiego mam chyba. Może nie w ten sposób trochę. Ja mam bardziej takie okrągłe te oczy. Tu coś się wydarzyło dziwnego. Co chodzi? Ale ja mam właśnie takie opadające te oczka. I w ogóle oczy mam brązowe. Dobra, powiedzmy, że coś takiego mam. To ci teraz przybliżymy. Bliżej się nie da. No trudno. Bliżej się nie da. I zrobimy sobie też rzęsy jakieś. Czy ja mam jakieś rzęsy? Bo bez rzęs to tak, wiecie, tak trochę średnio. Nie, nie mam rzęs. Aha, ja to na okularach chyba miałam. Dobra, pamiętam. Tak. Ja mam takie delikatne rzęsy. No, aż taki długi, to nie mam. Tych rzęs. O, coś no, za długie. Dalej są za długie. To w ogóle są tylko dolne. Brązowych te nie mam. Te to w ogóle są totalnie długie. Takich długich nie mam, nie. Kurczę, wiecie co? Chyba najlepsze były te. Może te. Nie, bo ja nie mam chyba takich, kurde, nie mam takich grubych rzęs. No dobra. Trochę sobie upiększymy, że tak powiem. Coś takiego. To w ogóle będzie przypominało mnie. Nie wiem, co się stało z tym okiem. Jakieś takie to jest dziwne. Kurde. To są moje oczy? Na pewno mam za jasne te oczy. Okej. Okay. Jak tu oczy? Co ja mogę to... Jaśniejsze, takie bardziej brązowe. Tylko też w Simsach to tak, kurczę, średnio, więc ja nie mam takich czarnych. Ja mam coś takiego, takie trochę piwne, trochę takie... Aha, i w ogóle można sobie przecież ustawić, jak mam te brwi. No to ja mam tak dosyć na wprost bardziej. O, coś takiego. No ja mam tak. Ja widzicie, jak mam takie dosyć proste i tylko tutaj troszeczkę takich tych, więc ja mam bardziej tak na wprost. No dobra. Teraz zejdziemy na coś, co jest najbardziej mi oddalone, czyli po prostu mój nosek, który jest gigantyczny. Jak ja to mówię, taka dosyć mocna kluseczka. Coś takiego. Ale zaraz będziemy to upodabniać bardziej. No nie, aż taki to nie mam. Robimy sobie tego. On jest ładny, ale ja my sobie po prostu go zrobimy. O, bardziej ten. O! Ty, no mój nos. Ja już prawie nie muszę nic zmieniać. Dobra, no ja mam taki dosyć grubiutki tu. Może aż tak grubiutki, tak to wygląda trochę dziwnie. Grubiutki. I tu mam takie bardziej chyba tak.
Ja mam taki fest grube tutaj, jakby widzicie, ja jestem tak, jakby, ja mam tak praktycznie nuna wprost. To jest mój nos. Tak się patrzę teraz, jak ogólnie mam zdjęcie. Nic nie widać. Przybliżona ja. Taki smutny. Jakiś tutaj przysmuciona, ja jestem, tak patrzę na swój nos. Coś takiego chyba. Dobra, coś takiego. Powiedzmy, że tak. Dobra, teraz ustka. Ustka to jest chyba jedna rzecz, która jest ładna w moim, na mojej twarzy, w sensie, że mi się najbardziej podoba. Bo usta mam takie, no zwykłe, takie zwykłe. Najbardziej mi się podoba, zwykłe. Takie wiecie, takie całuśne, te ustka. Zwykłe coś takiego. I teraz sobie znowu przybliżymy na nasze usta. I mam bardziej takie szpiczoste. Takie szpice mam. Tutaj mam taką fez grubą. Tak się patrzę teraz na to, to tak średnio. Mam bardziej tak, ale tu mam tak bardziej, no, takie szpicze bardziej mam. Mam takie szpicze bardziej. Coś w ten desen, dobra. Tu w ogóle jest dziwna ta twarz, ponieważ ona jest w ogóle... Ta broda. Ja mam... Trochę... Co tu się stało z tą twarzą? Ja w ogóle mam zadarty nos bardziej. Tak, ja jestem... Może nie aż tak zadarty mam. Ale no trochę taki mam. Wiecie. Zdarty nosek jakby. Że ja mam tak bardziej brudkę wystającą. Ustka też. I ten nosek to on tak delikatuśnie podwinięty taki. O, jeszcze o czymś zapomniałam, że trochę bardziej może te powiększyć. Że to bym miała od boku. Czoło mam też tak. Te brwi mam takie w miarę git. Folików aż takich nie mam. Na pewno nie. I mam dobra, to tak myślę, że jest w miarę dobrze tutaj z tym wszystkim. Ten nos tak przez 3/4. Ja się staram, ale to tak dziwnie wychodzi. No na pewno mam bardziej taką kwadratową twarz, więc na pewno tu będzie trzeba zrobić coś w tym stylu. Tą brodę może zmniejszyć. Co robić z tą brodą? Nie, takie to nie mam. Takie ja mam tak delikatnie. Bo nie. Ja mam tak, ale mam po prostu jakby taką brodę bardziej. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to było tak, jak ja bym chciała, żeby to było. Bo ja mam po prostu, no widzicie, ja mam taką totalnie tą żuchwę. O! Bardziej tak kwadratowo. O! Tak właśnie to jest to. Ja mam kwadratową żuchwę. Taką, wiecie, że takie mam tu i takie, o tu, widzicie? Takie, że tu mam jakby tak leci, tu mam takie siup i tu mam taki jakby kwadrat. To jest moja żuchwa. Też bardziej wygląda nam jak ja, nie jestem pewna. To powiedzmy, że jest git. Jeżeli chodzi o moje uszka, no to uszka mam takie, myślę, że zwykłe. Tutaj później jeszcze poprawimy może tą twarzyczkę bardziej. No dobra. Powiedzmy, że w miarę na razie wygląda tak jak nie ja. To przejdziemy teraz do jakichś włosów, które mnie przypominają. Ja mam takie jakby zwykłe, proste włoski. Zwykłe, proste włoski. Zwykłe, proste włoski. Proste. Poprosimy proste włoski. Długie na pewno, to na pewno. Bez grzywki. O, coś takiego. O, tylko że za krótkie, za krótkie, za krótkie. Ale coś takiego. Coś w tym stylu. Tylko, że ja mam troszkę dłuższe.
Nie wiem, czy takie znajdziemy. To już są za długie. Czy takich włosów wcale nie mam. O, ja mam coś takiego. Znaczy ja w ogóle... Ja mam trochę dłuższe, ale niestety nie do końca to wygląda tak jak moje. I chyba i tak najlepsze były te tutaj, co wybrałam. Te, tak mi się wydaje. I po prostu je dam na brązowy kolor. Taki, jaki ja mam. Ogólnie to, zawsze miałam coś takiego, że wiecie, że lepiej wygląda to, co widzimy jakby, czyli nasza sinka, no nie? W sensie, tak mi się wydawało. A teraz mi się bardziej ja z siebie sobie psa podobam, niż to, co ja tutaj wytworzyłam. To jakiegoś maszkatona robię. Ale powiedzmy, że te włoski, a jeszcze bardziej mój nos usłyszałam, ja mam trochę większy ten nohal. Nie wiem, czy jak on jest w stosunku do moich ust, że tak powiem. Więc zaraz wam powiem. On jest tak delikatnie, a za moje ten, no to tak jakby tutaj wyglądało to. Kurczę, ja się serio staram. A to po prostu masakra. Gdzie dalej już nie da tego podwyższyć. Bo chyba bardziej tak zrobimy. No, nic ząb to prawie nie jestem. No dobra, jeszcze zrobimy kolczyki. Nie wiem, czy będzie taki kolczyk, jaki ja mam. Kolczyki poproszę. Bo taki chyba szuruburu nie ma. Ponieważ ja mam taki jakby kolczyk. Kolczyk na uchu w tym miejscu, jakby gdzie jest ucho i tu mam, no nie? Tak jak pokazuję wam wskazówkę. Nie ma taki, więc będziemy sobie taki, jaki mam. Po prostu w takim kolorze i po prostu na dwóch uszach. I tak sobie zrobimy. Okularów nie mam, nie noszę. Więc przejdziemy sobie do figury. I zrobimy rozbielańsko. I teraz tak, proszę się ten, dobra, zrobimy na tatuażach, żebyśmy mogli przejść do rzeczy. Dobra, jak ja tu wyglądam? Ogólnie, no to ja mam dosyć szerokie ramiona. Dosyć mam szerokie ramiona. Tu aż taki fajnej talii nie mam. Dupa to jest... Ja nie zasłaniaj ręką. To jest coś takiego... Tak chciałabyś. Coś takiego. Gdzie tu mi pokazujesz? No nie pokazujesz mi. Dobra, tu zrobimy bardziej tak. Coś w tym stylu. Tu jest git. I tutaj... Czy ja mam tak ten... No to znaczy ja mam w sumie tak dosyć... No powiedzmy, że coś takiego. Tutaj to lekko tak przygarbiona jest git. I co ja tu będę dłużej? Aha, stópka. Stópka, no to ten, nie mam taki długi, mam taką... Coś ten desen. Jak na figurę to chyba jest git, chyba nie będę nic zmieniać. Przecież jeszcze powiększymy cycki. Dupę se. Może trochę, nie mam cycki. Dobra, a powiedzmy, że jest git. W miarę. Twarz jest tragiczna. Dobra, i w ogóle sobie dodałem tatuaż, bo ja mam tatuaż na nodze, tylko że tutaj takiego nie ma. Ale w tym samym miejscu jest taki delfinek, ja co prawda delfinka nie mam. Aczkolwiek w tym miejscu mam inny tatuaż, dlatego po prostu sobie damy takiego delfinka, żeby było, że wiecie, mniej więcej coś takiego, bo tu chyba nic podobieńskiego nie mamy, więc damy sobie delfinka. Chyba takiego delfinka też bym sobie rypła, tylko może nie takiego kolorowego, bo ja taki nie wiem, tylko zup mi się nie podobają. Dobra, przejdziemy sobie do ubioru. I ubiór już zrobimy taki, jak się ubieram. To już na pewno coś znajdziemy. I do tego codziennego już zadowolniłem jakąś bluzę. A nie, bluzy to są te. Dobra, ja ostatnio lubię takie golfy trochę. I mam nadzieję, że taki golf coś podobnego znajdę. Nie taki długi. Znajdę golf. Czy znajdę golf? Nie znajdę. Ale super bluzka. Takie bym chodziła. W sumie to możemy sobie zrobić. Takie bym chodziła. I do tego spodnie z wysokim stanem. Czarne. Może być czarne z dziurami. To by było dobre. Ale mamy takie, więc zrobimy sobie takie. Nie mam wyższego stanu.
To jest chyba wyższy. O, ja mam wagę bardzo podobne spodenki, więc w sumie to takie. Takie może być. Myślę, że git. Myślę, że jest git. I buty sobie walniemy jakieś. Jakie tu Bucisławy. No nie, no ja się bardzo nie przypominam siebie. Ja za takie tworzenie, takie jeszcze jest masakra jakaś. Kurczę, no nie, koniecznie moje buty tutaj się znajdują. Dlatego weźmiemy sobie po prostu takie trampki, damy sobie czarne, tak nie o czarnych. Coś tu jest czarne, bo ja mam czarne i po prostu sobie weźmiemy takie, tylko że czarne. A ja mam coś, o powiedzmy, że jest git. Dobra. Galowo. Sobie damy rzęsy wszędzie. To były te cieńsze takie. No czy to jestem ja? Jezu, ja to w ogóle nie przypominam siebie totalnie. Widzicie to, a to... Ja to nie jestem ja. To nie w ogóle to jest takie... 2 na 10 bym powiedziała, mi to wyszło. Totalnie 2 na 10 mi to wyszło. Jak przymrużymy oczy, to może coś tam wyjdzie, dobra. Sukienkę może sobie znajdziemy taką, jaką ja mam. O, w takich ja nie chodzę. Też trzeba znać troszeczkę moje gusta. Dobra, w sumie stwierdziłam, że będzie tylko jakby ten look, bo co tam kurczę inne jakieś. Teraz znowu, no bez sensu, żebym tam nagrywała, dłuższy odcinek był i nagrywała właśnie takie różne stylizacje, więc ten. I teraz sobie dobierzemy naszą jakby aspirację i też poznacie może troszeczkę mnie, tak mi się wydaje, że tak. To bym chciała być ogólnie popularna. Przyjaciółka świata, dusza towarzystwa, dobra wampirzyca to nie, dowcipnić, to tak moje żarty to chyba tylko mnie śmieszą. Widzicie, jak kiedyś sobie zrobiłam żartki? Żartki? Nie wiem. Wydawało mi się, że to jest śmieszne, czyli kartka, mówiłam sobie, kartka idzie do białej, nie, biała kartka idzie do białej kartki i ta kartka idzie do białej kartki i się śmiałam z tego jako pętana, więc... Możecie sobie pomyśleć, jaki jest mój dowcip. No ja to bym chciała być przyjaciółką świata ogólnie, bo jak widzicie, ja tu będę super youtuberka, najlepsza na świecie. Dlatego oczywiście przyjaciółka świata. Więc tak, najlepszy przyjaciół, myślę, że to jest dobry pomysł. Nie lubię. Takie muzyczne, no. Jest jakieś nowe rzeczy dodali. Przy okazji mi pokażę. Muzyka. Blues. Nie lubię. Kurczę, a możecie mnie poznać troszeczkę. Dobra, niebieski. Ja lubię kolor niebieski. Lubię. Czarny też lubię. Biały też lubię. Brązowy nie. Czerwony nie. No i zróbmy sobie biały. Różowy nie. To może być. Supreme? O, tak bym powiedziała. Gatunki muzyczne. Marzia? Ezia. Elektroniczna. Oh, lovey music. Close up. Klasyczna lubię. Romantyczna. O, i nie mogę. Tutaj. Tych już zrobić, no dobra, ale takie sobie wybrałam. I zajęcie. Jest już za dużo chyba. Czego lubię, czego nie lubię. Dobra. Może poznaczamy sobie po prostu co lubię i tyle. O, to tak bym powiedziała. I zajęcia, granie. Gitarka może nie, ale granko uwielbiam. Jesteś literacki tak średnio. Malarstwo, tak malarka to za mnie taka jaka inna. Fotografia, ja lubię siebie fotografować, więc powiedzmy, że się fotografować. W sensie lubię wyzywać na zdjęciach, a tu nie ma takiego jakiegoś modelingu. Jeżeli chodzi o moje cechy takie, które ja bym sobie dała, możecie powiedzieć jakie według was. To jest oczywiście infantylna. Myślę, że nie w tą stronę.
I ogólnie takie różne rzeczy, to jest totalnie moja cecha taka, no, mocna. Myślę, że jestem też dobra. Nie wiem, że nie. Aktywna, geniusz, jeszcze nie jestem głupek. Słaby, to wiesz, słaby! Troszkę tak. Ale czy to była moja taka cecha? Taka książkowa, muzyczna, perfekcjonistka. Aż taką nie jestem, ale lubię. Nie lubię, jak jest coś nie ten, ale aż taką, żeby być, to nie za bardzo smakosz, nie za bardzo, bo ja mało rzeczy jem. I myślę, kotów, no tak, i psów też sobie myślę. Schudna. Trialistka, ambitna to. No, myślę, dobra. I w sumie to. A jakie ma schowanie na ambitne? To nie. Nie. Wesoła. Jeszcze pozytywne cechy nadałam. Nie, to musi być jakaś, wiecie, negatywna. Zdajmy sobie tego głupka. Gryfna! Don't be bad! Trochę taka ja. Dobra, nazwijmy się Amsz. Niech będzie. I tak. Czy to jestem ja? No, tak bym powiedziała. Jak sobie teraz na przykład zdjęcie zobaczę swoje i tak dalej, to tak. Tak średnio bym powiedziała. No ale starałam się, naprawdę starałam się, mega się starałam. No niestety wyszło jak zwykle. Ale może się jakieś tam ciekawe rzeczy o mnie dowiedzieliście i tak dalej. Więc tak to wygląda. I oczywiście, jak już stworzyliśmy naszą simkę, to teraz pytanie takie poza vlogmasami, które się skończą właśnie 24 grudnia, a właśnie 25, chociaż może być jakaś obsuwa z tym, bo ja tak jak mówię, to będzie Wigilia. To na przykład od stycznia zacząć jakąś nową serię właśnie ze mną, z Amszą. Jeżeli jesteście Simsy, to możecie mi koniecznie napisać w komentarzu, że tak, chcemy jakąś serię. Może niekoniecznie z tą simką, ale jakąś taki jakiś challenge albo coś w tym stylu, to koniecznie mi piszcie w komentarzu i ja po prostu to zrealizuję. Bo mam po prostu plan, żeby zacząć bardziej regularnie nagrywać, bo jest tragedia ostatnio, znaczy ostatnio nie zarobiście, bo nagrywam codziennie jakiś odcinek, ale no, tak jak już mówię. No i teraz ocencie sobie sami, ja daję temu 0 na 10, wydaje mi się, że to jest w ogóle niepodobne do mnie. Chciałam się starać, chciałam być taki eksperyment trochę, ja daję temu 0 na 10, dosłownie, może 1 na 10. Bo wydaje mi się, że usta mam podobne i nos mi się tak chyba w miarę wyszedł, ale przez to, że po prostu ta twarz i tak dalej, to tak średnio, no to tak wyszło, to wiecie. Wyszło jak zwykle. No, dobra. Dobra, jeszcze coś próbowałam pokminić, inaczej ustawiłam te włosy dłuższe, ale po prostu chciałam wam pokazać, bo tak mi się wydawało, że chociaż trochę bardziej. Coś wiecie, że pokminiłam, ale jednak no, macie mnie. I tu rozwijam jednak brwi, trochę powiększam nosek i starałam się go zrobić bardziej zadartego. Powiększam sobie tutaj wargę, bo ja mam faktycznie bardziej tutaj wystającą. Ogólnie brodę też tutaj z boku myślę, że jest git, aczkolwiek z przodu, no jak Simsy i tak dalej, to tak. Jeżeli ktoś zobaczy tutaj prawdopodobieństwo, to niech mi pisze koniecznie w komentarzu. Taki zrobiliśmy sobie mały teścik, że tak powiem, czy mi się uda. No, myślę, że klapa. myślę, że wyszła klapa. Ale jeżeli ktoś zobaczy pozytywnie, no to piszcie mi koniecznie w komentarzu. Buziaki. Myślę, że zawiodłam w tym małym eksperymencie starania się odwzorować mnie. Jednak jestem zbyt po prostu pokrzywiona, żeby to dobrze zrobić. Nie no, oczywiście sobie żartuję. Aczkolwiek no po prostu, no, nie wyszło mi to. Chciałam zrobić taki test, taki mały eksperymencik, takie może, żeby liczyłam jakieś, wiecie, szał, działam, że mi wyjdzie i tak dalej. No ale to wyszło dosyć średnio. No i co, teraz macie tutaj mnie. Teraz macie tutaj zdjęcie mnie i właśnie tej simkowej mnie. No i może 0,
może zrobić tak trzy dostane takie podobieństwa za... Nawet nie wiem za co. Ale piszcie. Dobra. I ja wam oczywiście dziękuję za oglądanko. I mam nadzieję, że ten mały eksperyment wam się podobał. Że taki odcinek również wam się podobał. I oczywiście, czy chcielibyście taką serię po vlogmaskach właśnie z Simsów. Czy w ogóle Simsy was interesują? Czy może byście chcieli coś innego? Koniecznie czekam na komentarze właśnie dotyczące tego. A ja wam buziaczkuję was i pa pa. Do zobaczenia następnym razem.